mordy, moi kochani widzowie, witam was w moim nowym odcinku. Dawno mnie tu nie było, ale chciałem oficjalnie wam ogłosić, że już w najbliższej przyszłości będę zdawać odznakę i jeżdżę konno. Słuchajcie to, z tego co się dowiedziałem, odznaka jeżdżę konno składa się z dwóch części. Teoretycznej oraz praktycznej. I dzisiaj przerobimy te dwie części. W pierwszej części, czyli teoretycznej, będziemy uczyć się budowy konia oraz budowy sprzętu dla konia. W drugiej części odcinka będę jeździć konno. Dzisiaj pierwszy raz po półrocznej przerwie wsiądę na konia. Myślicie, że dam radę? Ja myślę, że tak. Widzowie, chciałabym się wam tylko pochwalić moją nową fryzurą. No mnie miałaś nagrywać! Bo jest piękna! Dziękuję. Tak, to jest oficjalny powrót. Jezus, masz! Co ty robisz? To był wystrzał z armaty. O Jezu. Idzie syreka. Jeszcze raz. Widzowie, to jest oficjalny powrót serii Od Zera do Prowajdera. I ten segment, który teraz... Zamknij się w końcu. I ten segment, który teraz zaczynamy, czyli od zera do zdania odznaki jeżdżę konno, będzie się składał z trzech odcinków. To jest pierwszy odcinek, czyli zaczynamy podstawy. Drugi odcinek to będzie wielki quiz i do niego zaproszę kilka osób, na przykład jakiegoś trenera szkółki oraz jakiegoś zawodnika, który nie musiał zdawać jeżdżę konno. A trzeci odcinek to będzie z samego już egzaminu jeszcze konno, w którym zobaczycie, czy zdałem, czy nie, a raczej zdam, bo to chyba łatwe. Dobrze widzowie, ja już jestem po jeździe, ale widzicie to przed moją jazdą, bo jazdę dam na koniec, żebyście oglądali do końca, ale teraz zrobimy budowę konia. Mam 12 fiszek i na zmianę z Olą będziemy przyklejać do odpowiednich miejsc konia odpowiednią fiszkę. Każda dobrze przyczepiona, jeden punkt. Pomoże nam nasza piękna asystentka i brudna Dila. I będziemy próbować przykleić te karteczki, ale one są zbyt mocne, więc następnym razem kupię taśmę dwustronną. Uwaga, ja zaczynam kło. Teraz ty. Lędźwie? Lędźwie. Chyba tu. Cienek lędźwiowy kręgosłupa. Tak myślę. Ja nie wiem, ale to... Niech widzowie ocenią. Ale jak będę to montować, to będę dodawać punkty. Tu widzicie moje punkty, tu widzicie Oli. I jak się dodadzą, to znaczy, że dobrze, a jak nie, to nie. Słabizna jest tu. Tak? Chyba tak. Tarz barkowy. Barkowy? Gdzie ty masz staw barkowy? Tu jest łopatka. Gdzieś tu. Co? Nie wiem. Zgaduję. Łokieć. Chyba tak, no bo to jest nadgarstek, tak i tu jest łokieć, no. Nadgarstek. To co Dila miała ostrzykiwane milion razy. Tu. Tu powinien być łokieć. Zobacz. Nadgarstek, łokieć, bark. To nie są głupie. Guz biodrowy. Tu? Chyba tak. Udo. No chyba... Tu. Nie? Tu? Tu? Tu. Kolano. To kolano jest tu. Tak, to Dila też miała strzyka. Pod udzie. To, no to... To pod udzie? Obojczyk. Nie ma obojczyka. I ostatnie. Staw skokowy. Tu. Dobrze widzowie, macie tutaj punktację po sprawdzeniu, nie wiem kto wygrał, pewnie ja, bo jestem mądrzejszy i to ja zdaję jeżdżę konno, bo Ola nigdy nie miała jeżdżę konno i nigdy nie będzie mieć, bo jest przyjazdem, więc teraz idziemy szykować mojego konia. Uwaga, pokażę wam konia, na którym będę jeździć, uwaga. Matador, najpiękniejszy, najlepszy, najurodziwszy, najuroczniejszy koń na świecie. I uwaga, teraz outfit check. Koszulka Tommy, bryczesy Tommy, skarpety Capybara oraz wansy czerwone do... Tak, wansy. Do... Uwaga, uwaga, zapraszam tutaj. Do czapraka i do strzemion. Ja wolę mi wansy. Wans lepszy.
No, ale to tym zgrzebłem chyba takim, wiesz, okrągłym, czy tak, tym... Ale tym okrągłym tu też, jak jest sklejka, ruchy okrągłe, też zalepają raz pod włos, dwa razy z włosem, nie? Tym. Wiesz, Mati, nawet masz wytyczne, jak czyścić prawidłowo, ale nie, w drugą stronę to chyba. Jest z tego trochę zębie, no tak. Co, i co tam szczotką w zasadzie czyści? To sklejki od błota oraz potu. Bardzo dobrze. Nie? Dziękuję. Tak, dwa razy, tak? Tak, tak. I wycieramy. Bardzo ładnie. Mati całe życie źle czyścił konia. Teraz podnoszę nogę konia. Nie, to jest spoko. Widzę, co będziesz. Wybieram. Ale co będziesz robił dalej? Potem będę czyścić lewy tył. Tak, co dalej? Potem prawy tył. Tak? Nie, prawy przód. Nauczył się. Pod gardę. I? Płodzę. Wokół. Co? Ten. Pasek. Policzkowy. A to? To jest na chrapu. Pędzidło. Jak się nazywałem to? Siniaki. Siniaki to są te. A to? Kółka, węgla, to prosto. Nie? Prosto. Jeszcze ciekawostka? Łatwe do zapamiętania. Ma tyle. A to? A to jest koźle? Albo pasek siłowy. Uwaga, robimy test z budowy siodła. Mamy fiszki, mamy zawodniczkę. I będziemy teraz na zmianę pokazywać, gdzie są jakieś części siodła. Zaczynaj! Przedni łeb. Dobrze? Zaliczone. Poduszka kolanowa. Git. Szybinka. On prosto się wylosowała. Dobrze wygląda. Siedzisko. Perlica. Ten jest w środku siodła? No i teraz. Do środka. Za czym w środku? Szlówka. Co to jest to? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na pierwszej próbie zdania odznaki jeszcze konno przez pana Mateusza Ski. Dzień dobry, jestem pan Mateusz, egzaminator, i dzisiaj będę egzaminować pana Mateusza Skiego. Zaczynamy. Egzaminowany podczas swojej jazdy musi wykonać następujące czynności. Jazda w zastępie, wstępie i w kłusie z utrzymaniem stałych odległości między końmi. Niestety egzaminowany jeździł sam na placu, więc możemy ten punkt ominąć i przejść do następnego. Kłus anglezowany, zmiana nogi w kłusie oraz usiad w kłusie. Następne, zagalopowanie na prawidłową nogę, galop w półsiadzie, przejście, stęp kus, kus galop, galop kus oraz kus wstęp. Następne zadania, które niestety pan Mateusz nie wykonał, to przejazd przez trzy drągi, stępem oraz kusem. To pan Mateusz wykona na następnej lekcji. Następne zadanie to wolta wstępie oraz półwolta wstępie. Ostatnie już zadanie, zmiana kierunku przez ujeżdżalnię lub przekątną wstępie lub w kłusie. Niestety pan Mateusz nie wykonał wszystkich zadań, albo też pani Aleksandra nie nagrała, jak on wykonuje wszystkich zadań. Widzimy się na następnym treningu. Pozdrawiam. Wszystko mnie boli. Boli mnie dupa. Gacie mi się wrzynają, bolą mnie biodra, bo nie jestem rozciągnięty i boli mnie łydka, bo nie mam butów. Ale kupione są. No ale te są ładne.